Radio Conchita. Polityk rozmawiał z premierami państw Republiki Szwedzkiej. Parlament Padano uchwalił ustawę pozwalającą na nałożenie restrykcji celnych, fiskalnych i migracyjnych na państwa albo organizacje międzynarodowe, które nazwą Panamę rajem podatkowym. Ustawa została przyjęta jednomyślnie, żeby weszła w życie, musi ją jeszcze podpisać prezydent. Dokument powstał po tym, jak Francja umieściła Panamę na liście rajów podatkowych. Polscy piłkarze szykują się do przyszłorocznych Mistrzostw Europy do lat 21, które odbędą się w Polsce. Ambicje sportowe są duże, problem polega jednak na skomplementowaniu ostatecznego składu. Nasz trener ma taki mały problem, wynikający z tego, że inną drużynę testuje, a inną drużynę może mieć do dyspozycji. Możemy grać Zielińskim, Linetym, Kapustką, Kownackim, Milikiem. Są wszyscy zawodnicy, którzy w U21 mogą grać. Zapewnia prezes PZPN Zbigniew Boniek. A dzisiaj za oceanem premiera nowego iPhone'a 7 i nieco większego iPhone'a 7 Plus. W amerykańskich mediach pojawiają się przecieki dotyczące nowego urządzenia. Przede wszystkim, jak twierdzą specjaliści, ma być uszczelniony. Czy będzie wodoodporny, tego nie wiadomo. Ale być może nie będzie tak wrażliwy na lekkie zalanie. Poczekamy, zobaczymy. Dziś ma być słonecznie poza Zakopanem, do tego temperatury całkiem nad morzem 22-23 stopnie. Wielkopolska, Małopolska i centrum tu 24 stopnie. Najcieplejszy Śląsk i Dolny Śląsk, tam 25, nawet 26 stopni Celsjusza. Reklama. Wiesić albo w ogóle znieść w związku z dużymi stratami, jakie powodują. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Około 50 milionów dzieci na całym świecie musiało opuścić swoje domostwa, informuje UNICEF. Zbrojne konflikty zmusiły do ucieczki blisko 30 milionów młodych, nędza i prześladowania 20 milionów. Wiele z nich w miejscu aktualnego przebywania jest przedmiotem prześladowań, podlega aresztowaniom. Przyczyną jest brak dokumentów czy określonego statusu prawnego, stwierdza raport organizacji. W minionym roku 100 tysięcy dzieci w poszukiwaniu azylu i bezpieczeństwa podjęło ucieczkę bez opieki dorosłych. To trzykrotnie więcej niż rok wcześniej. Do Poznania przyjechał cały dentystyczny świat. W stolicy Wielkopolski rozpoczął się Światowy Kongres Dentystyczny. Bierze w nim udział 12 tysięcy stomatologów. Do Poznania przyjechali m.in. lekarze z Azji czy Afryki. Dentyści będą rozmawiali m.in. o przygotowaniu studentów, opiece dentystycznej dla seniorów, nowościach w leczeniu, a także o chorobach, które jest w stanie rozpoznać dentysta. Kongres potrwa do soboty. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 9:33. Debata poranka. Jest debata poranka, Robert Walenciak. Rozmawiamy o Polakach mieszkających w Wielkiej Brytanii. Moimi gośćmi w studiu są dr Anna Kordasiewicz z Ośrodka Badań nad Migracjami UW i Karolina Zbytniewska z portalu euraktiv.pl, a przy telefonie dr Dominika Blachnicka-Ciacek, Uniwersytet Londyński. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam pytanie, czy pani koledzy brytyjscy też pytają, czy pani już kupiła bilet do Polski? Czy pani zamierza się przeprowadzić? Nie, na szczęście nic takiego mnie nie spotkało, wręcz odwrotnie. Tuż po referendum spotkałam się raczej z takimi przejawami sympatii i przekonywania mnie, że jestem w Wielkiej Brytanii mile widziana. Natomiast takie wyrazy sympatii czy solidarności oczywiście idą w parze ze wzrostem takich nastrojów antyimigranckich i wzrostem incydentów rasistowskich, z którymi też mieliśmy do czynienia ostatnio. A czy pani uważa, że ten wzrost nastrojów antyimigranckich i rozmaitych ksenofobicznych incydentów to jest coś przejściowego, czy to jest taka fala, która jeszcze będzie wzrastać? Wydaje mi się, że trudno w tym momencie przewidywać. Kilka czynników będzie miało znaczenie. Po pierwsze to, w jaki sposób Theresa May i rząd konserwatywny poradzą sobie z wyprowadzeniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Też takim uspokojeniem antyimigracyjnych nastrojów na Wyspach. Oczywiście pytanie o to, jak się będzie zachowywać gospodarka, czy będą miejsca pracy. Takie istotne czynniki będą miały wpływ na to, w jaki sposób postrzegani są imigranci i tym Polacy.
to, co wydaje mi się istotne, że ważne jest to, jaki sygnał idzie z góry i od rządu. Teresa May, jeszcze jako minister pracy, zasłynęła m.in. tym, że za jej czasy pojawiły się na ulicach Londynu i innych brytyjskich miast, na przykład samochody z takimi wielkimi billboardami "Wracajcie do domu". To jest taka atmosfera, która ani nie sprzyja temu, że imigranci wyrzucają na wyspach, ale też daje przyzwolenie na nienawiść, niechęć czy znaczy w skrajnych przypadkach takie incydenty, z jakimi mieliśmy do czynienia w Harlem. Ja odnoszę wrażenie, przyglądając brytyjską prasę, że tam następuje takie rozdwojenie jaźni, bo z jednej strony prasa poważna mówi, że znaczy namawia, by oceniać człowieka tak, na ile on wnosi coś z sobą do bogactwa społeczności, mówi, że Polacy są bardzo pracowitą grupą i potrzebną. Natomiast tabloidy piszą co chwila o jakimś Polaku, który albo zgwałcił, albo zabił, albo sprawia kłopoty. Czy to można zbudować jakiś spójny obraz na podstawie mediów? Cóż takiego się dzieje, że one pękły na dwie grupy? Myślę, że media są takie wrażeniowe prawdopodobnie i jak w każdej społeczności mamy do czynienia i z jednymi przypadkami i z drugimi. Myślę, że Polacy cały czas na wyspach czują się cenionymi i docenionymi pracownikami w swoich miejscach pracy, ale też w swoich społecznościach, ale równolegle oczywiście zdarzają się przypadki rasizmu, antypolskich zachowań czy doświadczenia się z tak zwanym. Natomiast też chciałabym uspokoić takie wzburzone nastroje w Polsce, bo cały czas mam wrażenie, że to jest choroba XX wieku. U Arabów religia doskonała, dobra, lepsza od katolickiej, a mordują. Imigranci jak tutajowcy przebywający w Polsce. Lepsi od katolików. Nie będą już katolicy, to pod krzyżem, co oni nie wyprawiali w średniowieczu. 800 tysięcy Polaków, wojny krzyżowe, którzy są w Wielkiej Brytanii, większość z nich już zostanie na zawsze tam, prawda? Będzie się asymilować. Do czasu Brexitu różne raporty wskazywały, że prawdopodobnie taki proces nastąpi, że te powroty będą, ale będą dużo mniejsze niż chęć pozostania na wyspach. Wydaje mi się, że że Brexit tutaj wiele zmienia. Zmienia po pierwsze sporo w takiej atmosferze, że myślę, że rodziny polskie, dzieci polskie, które chodzą do szkoły czy przedszkola, być może przestają się czuć tak zupełnie u siebie, a z drugiej strony jeden wielki znak zapytania choroba się z tego zrobiła. Jaki będzie teraz status obywateli w Wielkiej Brytanii? Ja sama się zastanawiam na przykład, czy dalej będę mogła pracować na uniwersytecie, w jaki sposób, czy będę musiała przedstawiać dodatkowe dokumenty, doświadczenia. Te wszystkie rzeczy, które do tej pory braliśmy za naturalne, automatyczne, być może przestaną takie być. Być może będzie dużo trudniej nie tylko o to, żeby znaleźć pracę w Wielkiej Brytanii, ale żeby móc legalnie pracować. Ale tego nie wiemy. Dziękuję bardzo. Dr Dominika Bartnicka-Ciacek, Uniwersytet Londyński, była naszym gościem. Wracamy do naszego studia. Anna Kordasiewicz ze Ośrodka Badań nad Migracjami UW i Karolina Zbytniewska z portalu Euractiv. PL są moimi gośćmi. Drogie panie, 800 tysięcy to jest potężna grupa i nie sposób jakby, no w takiej grupie są wszyscy, prawda? Nie sposób tego jakby podzielić, ale waszym zdaniem cóż się z tym Polakami stanie w tej chwili w Wielkiej Brytanii? Czy oni raczej wybiorą taktykę asymilacji, zamieszkiwania, czy też będą chcieli wrócić do kraju? To w dużej mierze zależy od narracji proponowanej przez rząd. Theresa May, nim została premierem, była przez wiele lat ministrem spraw wewnętrznych i jej głównym zadaniem tak naprawdę było ograniczanie imigracji do Wielkiej Brytanii spoza Unii Europejskiej i z Unii Europejskiej. Udało się jej to bardziej, jeśli chodzi o tych rzeczywiście imigrantów spoza Unii. W zeszłym roku te liczby, w ogóle ogólnie imigrantów spoza Unii, to było 190 tysięcy osób, a z Unii 180 tysięcy. Z Unii Europejskiej jej za to
taką kwotą, którą miała osiągnąć, była ona trzykrotnie niższa. Dlatego teraz rzeczywiście jej priorytetem numer jeden będzie ograniczanie dalszej imigracji z krajów Unii Europejskiej. To jednak nie ma szczególnego wpływu na tych Polaków i tych imigrantów, którzy już w Wielkiej Brytanii się znajdują. David Davis, czyli minister do spraw Rosja że sobie odcinają gałąź. Już tam pracującym, tak samo jak Rosja, Anglia, imigrantom, to odcina gałąź. Czyli hojne rozwiązania. Rosja straciła mnóstwo pieniędzy. Zostać, o ile będą układów z Zachodem. No i Anglia traci. W Wielkiej Brytanii pracują. Problemy z zostaniem będą miały osoby, które mają nieuregulowany status lub taki status trudny do ocenienia, czyli na przykład studenci, osoby na emeryturze i osoby, które prowadzą własną, prywatną działalność gospodarczą. A dodajmy, że takich osób jest bardzo dużo, najwięcej po Niemcach i Irlandczykach, bo aż około 30 tysięcy przedsiębiorstw zostało założonych w Wielkiej Brytanii przez Polaków. Czyli Polacy, to co im się zarzuca, że kradną miejsca pracy, oni coraz częściej je również tworzą. Anna Kordasiewicz. No, ciężko powiedzieć, podobnie jak pani Karolina Zbytniewska, uważam, że tu bardzo wiele zależy od rozwiązań właściwie tej sytuacji, które przedstawi rząd, nowy rząd brytyjski. Ja myślę, że podobnie jak płyną pierwsze sygnały właśnie medialne ze strony rządu, że na pewno rząd zastanowi się wiele razy, zanim podziękuje osobom przebywającym na terenie Wielkiej Brytanii za ich pobyt i wkład, rzeczywisty wkład w gospodarkę, bo jest, tak naprawdę... Jeśli się zastanowią, to znaczy, że jest jakiś dziki pęd. Kozłem ofiarnym często i figurą dyskursową, na którą można zwalić różne rzeczy i wybielić swój obraz, przypisać im negatywne cechy, ale tymczasem oni bardzo często właśnie bardzo dużo wkładają do gospodarki i pokazuje to między innymi przykład Wielkiej Brytanii. Ja myślę, że w Wielkiej Brytanii jest też to, co mnie osobiście interesuje, ponieważ ja się zajmuję zarówno w tym momencie Polakami w Wielkiej Brytanii, szczególnie w tej jednej dzielnicy, o której wspomniałam, jak i migracją do Polski. I dla mnie uderzające są czasem podobieństwa w tym, co mówią Ukraińcy mieszkający w Polsce, a właśnie Polacy, z którymi rozmawiam w Wielkiej Brytanii. To znaczy zarówno jedni, jak i drudzy, z jednej i z drugiej strony słyszałam takie wypowiedzi, że no właśnie, Polacy mówią w Wielkiej Brytanii, to jest kraj, w którym można godnie zarobić, stać nawet w prostej pracy, pracuję w sklepie, ale stać mnie na to, żeby właśnie godnie żyć, starcza mi na jedzenie, starcza mi na czynsz, mogę się rozwijać, dostaję też jakieś wsparcie od państwa. Ukraińcy pracujący w Polsce podobnie mówią, znaczy też postrzegają nasz kraj jako kraj większej szansy. I nawet niedawno była audycja w innym radiu dotycząca 25-lecia odzyskania niepodległości przez Ukrainę, gdzie padły takie wypowiedzi, przytoczenie sytuacji, jak właśnie jeden Ukrainiec tłumaczył kasjerkom w Polsce, że to jest cudowny kraj, że mamy wspaniałe warunki. Więc przywołuję ten przykład, żebyśmy trochę się wczuli, jakby mamy taką wyjątkową sytuację jako Polska, że zarówno przyjmujemy migrantów, jak i jesteśmy migrantami. I ja sobie wyobrażam, że Brytyjczycy często mogą właśnie patrzeć na Polaków tak, jak Polacy patrzą na Ukraińców, tak? Zastanawiają się, dlaczego oni mają takie niskie wymagania. Czy przypadkiem właśnie nie obniżają płacy w niektórych sektorach? Prawdopodobnie ma to miejsce. Także tutaj oprócz uprzedzeń ma miejsce szereg takich procesów po prostu strukturalnych związanych z tym, że jest więcej rąk do pracy i temu też powinniśmy się przyglądać i temu na pewno też będzie przyglądał się rząd brytyjski podejmując decyzje, bo pozbycie się czy w jakiś sposób podziękowanie za obecność, utrudnienie obecności chociażby migrantom będzie powodowało niedobory rąk do pracy w niektórych sektorach.
Z drugiej strony następuje pewna asymilacja Polaków, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii. Mówisz, że jak ktoś mieszka 10-15 lat, to już jest taki prawie Anglik. Czy w waszych badaniach coś takiego zostało wyłapane, czy też się to więcej czasu trzeba, by stać się zasymilowanym Brytyjczykiem? Moi znajomi, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii lub mieszkali, często powtarzali, że wśród znajomych nie mieli właśnie, bo pytałam, czy to są głównie Polacy, czy raczej głównie imigranci, czy też są to też Brytyjczycy. Wszyscy opowiadali, że jeśli ktoś był fajny, niezależnie od przynależności narodowej, z nimi się zadawali, z nimi się przyjaźnili. Brytyjczycy podobno tak naprawdę są dosyć otwarci. Chciałam też, jeszcze wracając do tego, dlaczego ludzie wyjeżdżają do Wielkiej Brytanii, dlaczego decydują się tam pozostać. Mój znajomy, który mieszkał w Rochdale pod Manchesterem, powiedział, że jego zdaniem dla ludzi z mniejszych miast, którzy są słabo wykształceni, Wielka Brytania jeszcze wiele, wiele lat pozostanie ziemią obiecaną. Sprawdzałam dokładne informacje na temat płac minimalnych. Na przykład w tej chwili płaca minimalna w Wielkiej Brytanii to dla osoby powyżej 25 lat 7 funtów 20 pensów za godzinę, czyli to jest 37 zł. Tak, biorąc pod uwagę płacę minimalną w Polsce, czyli 1850 zł brutto na rękę 1355 zł, w Wielkiej Brytanii wystarczy pracować 36 godzin za minimalną płacę, żeby tyle osiągnąć. Poza tym w Wielkiej Brytanii, w Polsce też mamy dostępy do różnych świadczeń społecznych, ale jest to dość skomplikowane, żeby je osiągnąć. Z kolei w Wielkiej Brytanii rzeczywiście jest ich bardzo szeroka gama. Jeśli ktoś ma jedno dziecko co najmniej, to dostaje na nie tygodniowo 20 funtów, czyli około 100 zł, za każde kolejne około 16 funtów. Ludzie przyjeżdżający tam, najniżej na przykład zarabiający, już mają dużo, zarabiają 4 razy więcej niż zarabialiby w Polsce. Poza tym po 5 miesiącach około dostają wyrównanie zasiłków właśnie na te dzieci. I nagle spływa im na konto kasa, której nigdy w życiu nie widzieli. To jest dla nich naprawdę, no ludzie zdarza się, że płaczą w tym momencie i naprawdę oni nie mają do czego wracać, bo nigdy w Polsce nie będą zarabiać ze swoimi kwalifikacjami tyle. I bardzo ciekawe badania przeprowadził Narodowy Bank Polski. Pytał się mieszkających w Wielkiej Brytanii Polaków, jaka pensja w Polsce przyciągnęłaby ich z powrotem. 1/5 powiedziała, że żadna. Jak słyszę to, co mówi pani Karolina Zbytniewska, to właśnie tutaj myślę, że pani bardzo dobrze odtworzyła ten głos Polaków, szczególnie tych pracujących właśnie w zawodach wymagających mniejszych kwalifikacji, ale w tym momencie biedacy, w tej galerii 022, tak to wina ciągnęli którzy, z pokoju do pokoju w Polsce, narzekają na to, że są cięcia właśnie usług publicznych, że rosną czynsze, warunki życia się pogarszają i ja czasami mam wrażenie, że znowu podobnie jak w Polsce jest taki rozdziew między perspektywą Polaków i Ukraińców, że w Wielkiej Brytanii właśnie też Brytyjczycy, czy bardziej osiadli już od kilku pokoleń migranci, mają zupełnie inną perspektywę i to po prostu wydaje mi się, znaczy słyszałam też taką perspektywę od Polaków, którzy są bardziej osadzeni, czy też pracują właśnie w jakichś sektorach, w których więcej się zarabia, tak. Więc mi się wydaje, że to po prostu jest taka perspektywa zależna od umiejscowienia w strukturze społecznej i od tego też być może będzie zależało to, na ile oni będą chcieli się, tak jak pan powiedział, asymilować, czy może raczej integrować, osadzać się dalej w tym kraju. Bo to jest pytanie dla mnie otwarte, w jaki sposób oni podchodzą do swojej polskości, w jaki sposób w ogóle postrzegają kulturę kraju, czy hrabstwa, czy nawet miejscowości, w której mieszkają, bo to są też, tak jak mówiłam, już często lokalne
lokalne różne konfiguracje. Polacy, z którymi ja rozmawiałam w dzielnicy Lewisham, mieli bardzo różne podejście do swojej polskości. Czy były takie osoby, które uznawały, które były po prostu przywiązane do jakichś polskich wartości, nie wiem, na przykład konfrontując zachowania polskiej młodzieży z brytyjską młodzieżą, no to jakby polska młodzież była przedstawiana jako ta, która ma jakiś tam kręgosłup moralny i to byli często przedstawiciele właśnie prostych zawodów, osoby o niższym wykształceniu, z kolei dla kogoś, kogo moglibyśmy określić jako klasę średnią, to polskość była takim zasobem. To była bardzo ciekawie przedstawiona wizja polskości, na co zwrócił uwagę mój kolega, z którym współpracuję, dr Przemysław Sadura. To znaczy, jesteśmy w tym tyglu narodów, naszym wyróżnikiem jest polskość. Pokażmy tę polskość właśnie tak, jakby próbujemy tłumaczyć tę polskość dla innych i jest to jakiś tam wyróżnik. To jest nawet traktowane trochę jako taki punkt w CV, tak? Mm-hmm. Jestem Polką, więc mam coś ciekawego do zaprezentowania o moim kraju, bo u mnie jest Puszcza Białowieska, bo u mnie gotuje się pierogi, ale cała masa ludzi. Też znamy Europę Wschodnią, tak. Wiem, jakie są zwyczaje, tu potrafię być pożyteczny dla swojej firmy, tak, jako osoba znająca tamten region. Mediatorem kulturowym, natomiast jest też grupa osób, które moglibyśmy określić jako elitę. I spotkałam się na przykład z takimi artystami, którzy jakby w ogóle dla nich etykietka polskości czy innej narodowości nie miała znaczenia. Znaczy oni wręcz starali się, mimo że jako Polacy założyli małą tam galerię sztuki, właśnie starali się, żeby im ta etykietka polskości nie była przypisana, że to jest po prostu galeria sztuki, a nie właśnie już jakby chcieli się trochę od tego odciąć. Jak Brytyjczycy patrzą na Polaków? Czy jak na takich uciążliwych, że tak bym przybyszy, czy też na ludzi, którzy no, stwarzają pewne nowe możliwości? Tak jak rozmawialiśmy, to na pewno zależy od tego, w jakiej dzielnicy, w jakim regionie Wielkiej Brytanii mieszkają, jaki mają poziom wykształcenia, czy mają pracę, jaka jest to praca. To bardzo zależy. Na pewno osoby, które czują się wykluczone i sfrustrowane tym, że albo mało zarabiają, albo nie mają pracy, będą bardziej negatywnie nastawione do przybyszy. Jeszcze też wracając do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, Polacy w Wielkiej Brytanii, ale wszędzie są postrzegani właśnie jako ta grupa narodowa, która jest bardzo pracowita, odpowiedzialna, grupa, która płaci podatki, przyczynia się do rozwoju gospodarczego. Zresztą w Wielkiej Brytanii tam ten głos niestety nie był słyszalny w kampanii referendalnej, ale wedle Narodowego Biura Statystycznego Wielkiej Brytanii migranci rocznie wnoszą do budżetu około 10 miliardów złotych, czyli 2,5 czyli nawet więcej złotych, 2,5 miliarda funtów rocznie. To jest ogromna suma i co ważne, mówił pan redaktor, że są dość wysokie statystyki, jeśli chodzi o przestępczość wśród Polaków. Jeśli chodzi o Polaków, również są bardzo wysokie statystyki, jeśli chodzi o poziom zatrudnienia lub pozostawania w edukacji. Wyższe nawet niż wśród Brytyjczyków, bo aż 92% Polaków pracuje albo się uczy. Więc nie mamy czego się wstydzić. I jeszcze co do tego, co mówiła pani doktor wcześniej, moja koleżanka, która właśnie skończyła Cambridge University, pracuje w wydawnictwie Cambridge, mówi, że ona nie czuje się Polką tam, już nie identyfikuje się tam przede wszystkim jako Polka, czuje się Europejką, ma znajomych ze wszystkich grup narodowościowych, po prostu dobiera ich pod kątem tego, jakimi są ludźmi, a nie z jakiego kraju pochodzą. A szklany sufit, o tym się bardzo wiele mówi. Mówi się, że dla Polaków pewne stanowiska są niedostępne lub mówi się, że muszą mieć kwalifikacje dwa razy wyższe od Brytyjczyka, by takie stanowisko im zostało zaoferowane. Ja uzyskałam zupełnie inne wyniki mojej prywatnej ankiety wśród znajomych, naprawdę z bardzo różnych grup społecznych i mieszkających w bardzo różnych regionach. Polacy przede wszystkim są bardzo
sprytni. Bardzo, bardzo aktywnie i efektywnie szukają informacji o tym, jak mogą pozyskać różne nie tylko benefity, ale również jak się piąć po drabinie zatrudnienia. Są bardzo pracowici, no i po prostu idzie im coraz lepiej i naprawdę jako grupa społeczna pniemy się stopniowo wszyscy jako Polska po takiej drabinie społecznej i drabinie również postrzegania jako narodowość. Pniemy się jako Polacy? Podkreślam, migranci zawsze też, mam wrażenie, porównują szanse, które mają w kraju przyjmującym z tymi, które zostawili w kraju pochodzenia. No i oczywiście może wystąpić taki efekt psychologiczny, żeby uzasadniać sobie wybory życiowe tym, że tu jest lepiej zdecydowanie, a tam już było fatalnie. Natomiast ja mam wrażenie, że w moich badaniach zetknęłam się rzeczywiście z sytuacjami takiego rzeczywistego awansu, na które te osoby miałyby albo nikłe, albo wręcz nie miały szans. Czy to w miejscowościach pochodzenia, na przykład badałam osoby, które pochodzą z jakichś tam biedniejszych rejonów województwa świętokrzyskiego, czy to nawet w innych miejscowościach w Polsce, bo pamiętajmy, że mamy dużo też migracji wewnętrznej w Polsce. I chciałam jeszcze dodać, że co do szklanego sufitu, absolutnie właśnie nie raportowano mi tego fenomenu, za to Polacy podobno zarabiają mniej więcej tyle samo co Brytyjczycy jak najbardziej, ale za to zarabiają nieco mniej kobiety, ale również Brytyjki. No to mamy kolejne sufity do rozbicia. To była debata poranka. Rozmawialiśmy o sytuacji Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii. Moimi gośćmi byli dr Anna Kortasiewicz ze Ośrodka Badań nad Migracjami. Dziękuję. I Karolina Zbytniewska z portalu Euractiv. Rozmawialiśmy też z korespondentem Polskiego Radia Adamem Dąbrowskim oraz Dominiką Blachnicką-Ciacek z Uniwersytetu Londyńskiego. Dziękuję Państwu za uwagę.